Hej kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Po długiej przerwie w końcu jestem i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem Q&A. A dlaczego Q&A? Stwierdziłam, że po prostu będzie to najlepszy filmik na taką okazję, bo wracam po kilku miesiącach niebycia tutaj. Mam nadzieję, że już na dłuższy czas. I zadawaliście mi pytania po prostu na moim Instagramie, na którego Was serdecznie zapraszam. Tutaj Wam pojawi się nazwa. Będziecie ze wszystkim na bieżąco. A jeżeli pojawi się kolejny filmik Q&A, to może i Wasze pytanie znajdzie się w tym filmiku. Mam nadzieję, że przez to wideo jakby zrozumiecie, czemu mnie nie było, co się działo tak naprawdę. Sama Wam trochę o tym opowiem, a potem będę odpowiadała na resztę pytań. Dlatego zostańcie ze mną do końca, zróbcie sobie pyszną kawkę, moja jest już gotowa i czy prasujecie, robicie obiad czy cokolwiek tam innego, pijcie kawkę, oglądajcie film do końca. No i jeżeli Wam się taki filmik spodoba, pamiętajcie koniecznie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. No ale już nie będę tak przedłużała i przejdźmy po prostu do filmiku. Okej, przed tym jak zajrzę w telefon i zobaczę, jakie zadaliście mi pytania, chciałabym najpierw sama sobie zadać pytanie. Dlaczego Cię, Zosia, nie było tyle na tym YouTubie? Słuchajcie, w takim dość skrócie, a może i nie skrócie, nie nagrywałam filmików od grudnia. W grudniu pojawił się chyba ostatni film na moim kanale. Taki większy vlog, wiadomo, były też filmy sponsorowane od Orbit, które sprawiły mi bardzo dużą przyjemność, że mogłam znów wyciągnąć sobie kamerę. Ale takie filmy, vlogi właśnie mówię, były w grudniu. Były to vlogmasy, które sprawiały mi olbrzymią radochę. Świetnie się bawiłam i czułam, że robię to z taką pasją, z miłością. Jakby pomysły same przychodziły do głowy i fajnie było. Ale w momencie, gdy dodawałam filmik i widziałam, że ten filmik nie robi w ogóle wyświetleń, a cały czas dostaję pytania: Zosia, gdzie są filmiki? Zosia, gdzie są filmiki? To wiecie, zrobiło się takie błędne koło trochę w tym. Mnóstwo pytań, a wyświetleń trochę brak. Ja wiem też, że sama to zaniedbałam. To nie jest tak, że to jest wina tylko i wyłącznie odbiorców, bo sama to zaniedbałam i często znikałam z tego YouTube'a, bo albo się nie czułam, albo coś było ważniejszego po prostu do robienia. I żebyście też mnie teraz źle nie zrozumieli, ja nie traktuję YouTube'a jako moje główne źródło dochodów. Ja w ogóle się nie interesuję tym tak naprawdę, ile na YouTubie zarabiam. Dlatego, że jest to dla mnie najmniej ważne, ja chcę robić tego YouTube'a tylko dlatego, że tak jak powiedziałam w moim pierwszym filmie, który pojawił się na kanale, tylko dlatego, że jest to taka moja pasja, coś co lubię robić i strasznie mnie to jara. Ale w momencie, kiedy widzę, że ludzi to nie interesuje, to co ja chcę robić, bo ja nie będę robiła na siłę filmu, które są teraz na topie, są w trendach, tak jak każdy inny YouTuber, tylko ja chcę robić to, co mi się podoba, to co ja lubię robić i próbuję cały czas zmienić swoje nastawienie, że skoro ten YouTube to nie jest moje źródło dochodów, to powinna mimo wszystko zostać przy tych swoich myślach, że robię to mimo wszystko, bo to lubię robić. No i potem się złożyło tak, że miałam sesję na studiach już w styczniu, więc cały styczeń wiedziałam, że odpuszczę sobie nagrywanie. Też po tym vlogmasie wiedziałam, że muszę się wziąć za naukę, bo wiadomo, teraz jak są te zajęcia online, to uwierzcie mi, ja nic nie siedziałam nad zadaniami, jak były jeszcze lekcje. Więc jak przyszła sesja, no to trzeba było trochę tego po prostu wszystkiego nadrobić. No więc dobra, była sesja, potem też przyszło robienie mojego prawa jazdy. Z tym to w ogóle, to się połączyło razem z sesją, razem ze wszystkimi innymi czynnikami. Naprawdę wtedy się czułam strasznie słabo psychicznie, tak szczerze Wam powiem, i próbowałam sama siebie jakoś ratować, niekoniecznie mi to wychodziło, ale nie chcę teraz siebie też oczywiście robić ofiary losu, no bo jakby po prostu nie, ale chciałam po prostu to wszystko zakończyć i wrócić na ten kanał, ale potem jeszcze przyczyniła się do tego wyprowadzka, bo będzie też o to pytanie. Tak, wyprowadziłam się, więc wszystkie trzy rzeczy były razem i ja musiałam po prostu jak najbardziej spiąć tyłek, żeby wszystko skończyć i żeby wyjść na prostą, więc tak, zdałam sesję bardzo dobrze, byłam sobie strasznie dumna. Prawo jazdy niestety za pierwszym razem się nie udało, więc był dodatkowy stres przez cały miesiąc. Za drugim razem już się udało, wyprowadzka udała się, mieszkamy już na swoim wynajętym, no ale przymknijmy na to oko. Więc to są rzeczy, które przyczyniły się do tego, że ta przerwa na YouTubie trochę trwała i trzymajcie za mnie kciuki, żeby po prostu, żeby trwało to jak najdłużej, żebym znów się szybko nie poddała i tyle. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość i odpowiedziałam dobrze na to pytanie, które sama sobie zadałam.
No, ale przechodzimy teraz pytań właśnie na Instagram. I słuchajcie, no zwariowaliście, tyle pytań to ja nie wiem kiedy miałam, ale powiedziałam wam, że bez ograniczeń, więc pytania są bez ograniczeń. Dlatego przechodzimy, ja powybieram sobie w międzyczasie najciekawsze pytania, no i po prostu na nie poodpowiadam. Okej, rozumiem. Aż się napiję kawy. Zdrówko, kochani, zdrówko. Słuchajcie, temat po prostu głośny. Czy mam chłopaka? Słuchajcie, mam. Cały czas tego samego. Cały czas jestem z Dominem. Nie rozstaliśmy się, nie mieliśmy żadnej przerwy, nic takiego. Te pytania są dlatego, że może po prostu nie dodaję go do siebie na social media. On też ograniczył dodawanie mnie. Podejrzewam, że on ograniczył przez to, że ja go nie dodaję, ale po prostu doszłam do takiego wniosku, wiecie co, że niepotrzebne jest mi to, żeby pokazywać wszędzie nas razem. Jaki to mamy super związek, bo wy sobie na przykład widzicie, o, Instastory Zosi i Domina są na jakimś spacerze, jest super, są szczęśliwi, mają idealny związek. Nie chcę robić takiej łatki na ten związek, bo wcale tak nie jest. Kłócimy się strasznie dużo i czasem po prostu byśmy siebie nawzajem wywalili przez okno, ale jesteśmy dalej razem i no zaraz już będziemy 2 lata ze sobą, więc nie rozstaliśmy się, cały czas jestem z Dominikiem, ale to, że go nie pokazuję, to nie znaczy, że zerwaliśmy, tak jak mówię. Okej! Tampony versus podpaski? A w czym jest wygodniej? Nie no, tampony, oczywiście, że tampony. Ograniczasz się, bardzo schudłaś. Słuchajcie, właśnie tak jak na samym początku powiedziałam, miałam 3 bardzo ważne rzeczy na głowie. Może to był taki efekt uboczny, że trochę schudłam. Na wadze to się jakoś tak nie odbiło. W sensie to nie jest tak, że zeszło mi dużo czy zeszło mi mało. Zeszło mi 2 kilo na wadze. Ale uwierzcie mi, ważyłam tyle, że mogłam sobie zrzucić te 2 kilo. To nie jest tak, że ja teraz ważę na przykład 48 kilo albo 49 kilo. Nie ważę tyle, spokojnie. I też się nie ograniczam w jedzeniu, mam zdrowo pod sufitem już wszystko, więc jem sobie tak naprawdę co chcę, kiedy chcę, jak chcę. No ale po prostu chyba ten stres zrobił swoje. Czy zamierzasz się wyprowadzić? Jak tak, to gdzie i kiedy? Więc tak jak powiedziałam też na początku, już się wyprowadziłam, wyprowadziliśmy się razem z Dominikiem, mamy mieszkanko. Nagrałam też już dla was cały apartment tour, więc zobaczycie sobie jak mieszkamy. Mam nadzieję, że też zobaczycie ten filmik jak się pojawi. Więc się wyprowadziliśmy, a gdzie to... Nie będę chyba wam mówiła gdzie się wyprowadziliśmy, ale tam gdzie się w ogóle nie spodziewałam, że się wyprowadzimy, więc... Ale cały czas to jest Poznań, jakby nie wyprowadziliśmy się do innego miasta. Tylko bardziej chodzi o dzielnicę, ale that's cool. O, tutaj mamy fajne pytanie. Jakieś pomysły i rady dla początkujących, jak zacząć działać w sieci? Wydaje mi się, że teraz jakiekolwiek działania w sieci, żeby się wybić, staje się to coraz naprawdę trudniejsze. A to dlatego, że poprzeczka zrobiła się strasznie wysoka, jest bardzo dużo konkurencji. W sensie, ja na przykład nie uważam, że ja mam jakąś konkurencję, bo ja po prostu sobie działam jako ja, a nie, że działam sobie jako Zosia porównująca się do Asi, jakiejkolwiek. Nieważne, to był przykład imienia. Więc jest ciężko, ale chyba najważniejsze jest to, żeby być... Rada sama dla siebie. Żeby być regularnym i żeby się nie poddawać w tym, co się robi. Działanie w social mediach jest takie, że ono musi się rozchodzić jakby pocztą pantoflową trochę. Wiecie, że ja na przykład zobaczę jakąś dziewczynę i prześlę do moich koleżanek. I one sobie zaobserwują tą osobę, bo je zaciekawiła. To jest coś takiego, że musimy budować taką relację z obserwatorami, na tyle wyjątkową, że oni będą chcieli jak najbardziej do was wracać. No więc wydaje mi się, że to są takie 3 główne rady w sumie. Paznokcie długie czy krótkie, widzicie? Krótkie, tylko i wyłącznie krótkie. Zrezygnowałam z długich paznokci, w ogóle żelów czy tam hybryd, z 2 dobre już lata temu, myślę. I w ogóle za tym nie tęsknię, ja sobie maluję zwykłym lakierem do paznokci za 2 złote, pieniędzy nie marnuję na to cholerstwo. Poza tym na moich paznokciach i tak bardzo słabo się trzymały paznokcie, dlatego że nie wiem w sumie. Chodziłam z moją mamą do tej samej pani, mojej mamie się trzymały 4 tygodnie paznokcie, a mi tydzień, bo ja cały czas mam palce w buzi. Więc chyba odpowiedź jest jasna, że paznokcie długie nie są dla mnie i paznokcie zrobione również nie są dla mnie. O, kolejne fajne. Czy zawsze wiedziałaś, czego chcesz w życiu? Powiem wam tak. Ja od początku podstawówki wiedziałam, że chcę być żoną Justina Biebera.
Jeszcze to się może udać, no nie mówię, że nie. Nie, tak serio, słuchajcie, ja byłam bardzo skomplikowanym dzieckiem i to było też dla mnie strasznie smutne, bo na przykład taka moja siostra zawsze miała jakąś tam pasję, zajawkę, wiedziała, co chce robić. I wszystkie osoby, które znałam tak samo w liceum, zaangażowane w naukę, bo one chcą iść na medycynę, chcą iść gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. A ja byłam takim rodzynkiem w grupie, który nie wiedział, w którą stronę, jaką ścieżką. Nic nie wiedziałam, nic nie wiedziałam. Zostawiłam moje życie na pastwę losu tak naprawdę i samo się ułożyło tak, jak się ułożyło, więc thank you Jesus, jestem z tego dumna, że tak wygląda. Wiadomo, mogłoby być lepiej, gdybym bardziej się starała, ale myślę, że i tak jest dobrze. Więc nie, nie wiedziałam. Nigdy nie wiedziałam, co chcę robić w życiu. I słuchajcie, fajne pytanie, dobrze się składa. Czy mam nowy telefon? I odpowiedź na to pytanie jest, że tak, mam nowy telefon. Zdecydowałam się na kolejny telefon z racji na to, że po prostu potrzebne mi było coś do pracy, do tego jak mam zajęcia na uczelni. I jest to Samsung S21 plus 5G. Jest w ogóle bardzo ładny, jest tutaj taki matowy. I ma 3 kamery, 64 megapiksele ma, więc naprawdę zdjęcia są w świetnej jakości, a dodatkowym plusem jest to, że to się może przydać niektórym, mi się na przykład mega to przydaje, że zdjęcia z przedniej kamerki się nie obracają. To jest po prostu, uwielbiam tą funkcję, naprawdę robię sobie selfie i nie muszę wchodzić na dodatkowe aplikacje, żeby obracać zdjęcie. Dodatkowo mega fajną zaletą w tym telefonie jest to, że nagrywa w 8K, więc filmiki wychodzą naprawdę w świetnej jakości. No jest prześliczny, naprawdę jest cieniutki, jest wąski, więc fajnie. Jest dużym telefonem, w sensie, widzicie, ja tak mam tutaj rękę, więc jeszcze to, no, jest spory. Ale ja lubię spore telefony, więc jest idealny dla mnie. A kolejnym bajerem, pokażę wam teraz, to ja kocham ten bajer. Patrzcie to. Jak ugotować makaron? Jak podaje Olga Smaj, zasada jest prosta. Na każde 100 gramów makaronu potrzebujemy 1 litr wody i 1/2 łyżeczki soli. Czy wy to rozumiecie? Na przykład, nie wiem, coś robię, jestem zajęta i sobie mówię tylko do telefonu po polsku i od razu mi to wyskakuje. Kolejnym fajnym bajerem jest to, że mogę sobie zmieniać kolory jakby takich etykietek. Ciężko mi to opisać wam. No i tak na sam koniec wam powiem, że telefon jest bardzo fajny, fajnie mi się sprawdza. Na razie nie mam go długo, ale jak na tyle, ile go mam, to jest świetny, jest wygodny, jest szybki i się nie zacina. To też jest dla mnie bardzo ważne, czyli sobie mogę szybko wszystko tutaj zrobić. No i dostaniecie taki telefon w RTV Euro AGD, jeśli byście byli zainteresowani. No, a ja przechodzę do kolejnego pytania. A wy, jeśli jesteście zainteresowani takim telefonem, to link zostawię wam w opisie na dole. A jeżeli macie w ogóle taki telefon, albo się zdecydujecie na jego kupno, to koniecznie mi napiszcie. Mega fajne pytanie, słuchajcie, zginęła mi bardzo ważna rzecz od chłopaka. Nie powiedziałam mu, boję się, doradzisz coś? Zosia, ciocia, dobra rada przychodzi do was tutaj z gniewną radą. Słuchajcie, zgubiłam od Domina już 3 złote bransoletki. 3 albo 2. I to jest okropne, bo ja za każdym razem, jak je gubiłam, to ja się nie orientowałam. Nie, raz się chyba zorientowałam i mu powiedziałam. Albo nawet nie, albo to jest tak, że on to zauważył, że czemu tego nie mam na ręce, bo ja zawsze, na przykład mam taką stałą biżuterię, teraz akurat nie mam takiego naszyjnika, co zawsze mam go na sobie, zawsze go nie ściągam i tak samo nosiłam kiedyś 2 bransoletki, jedna była od mojej siostry, a druga właśnie od Domina. Zgubiłam ją, kupił mi drugą, zgubiłam ją i chyba kupił trzecią, też zgubiłam. Wydaje mi się, że to jest po prostu to, że powiedz z taką skruchą, że ci tak smutno i w ogóle serce ci się łamie i powiesz, że kupisz sobie sama jeszcze jedną taką, czy coś takiego. Nie no, myślę, że zrozumie, takie rzeczy często się gubi. W sensie ja często gubię rzeczy po prostu na rękach i to dlatego, że mam mega wąskie nadgarstki, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żebyś powiedziała prawdę. Lepiej powiedzieć ze skruchą, wyrazić to, że ci jest faktycznie smutno, niż żeby to ukrywać i sam się dowie, bo Domin nie był zadowolony. Czy obawa przed opinią innych ludzi często powstrzymuje cię od działania? Ja wam powiem, że kiedyś
miałam coś takiego, że byłam Zosią, byłam królową swojego świata i robiłam wszystko, na co wiecznie miałam ochotę, wszystko, co mi się podobało, a teraz jednak tak nie mam i czasem jest mi smutno, bo zwalam tą winę na kogoś, że to ktoś mnie hamuje i to, że hamuje mnie to, że ktoś coś złego o mnie powie albo krzywo się na mnie spojrzy. Wiecie, to jest nawet takie proste uzasadnienie tego, jakbym chciała dodać jakieś mega fajne hot zdjęcie na Insta, ale tego nie dodam, bo się boję, co pomyśli ten, co pomyśli ta, co pomyśli, nie wiem, ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam. Bo to nawet nie chodzi o to, czy, nie wiem, czy się krępuję przed tym, co o mnie powiedzą, nie wiem, bliscy. Bo tego to ja się nie boję, bo co oni by nie powiedzieli, to ja zawsze znajdę na to argument. Ale że ktoś sobie coś powie za moimi plecami, to ja tego najbardziej nie lubię, więc często czuję się taka zatrzymana. No i zobaczcie. Normalnie sobie twarzą odblokowuję, można też na palec sobie odblokować, mega fajny telefon. O, pytanie, jakiej jestem orientacji? Jestem 100% hetero, dziewczyny mi się podobają, tylko jakby tak, że mogę spojrzeć na dziewczynę i lubię patrzeć na dziewczyny i powiedzieć, ale ładna dziewczyna, ale w związku z dziewczyną być bym nie mogła. Jakie skutki zaburzeń odżywiania odczuwasz do tej pory? Słuchajcie, to jest niesamowite. Wyszłam z zaburzeń odżywiania 3 lata temu. No tak do końca powiedzmy 2 lata temu. Do teraz nie mam regularnej miesiączki. Do teraz nie rosną mi włosy pod pachami. Do teraz wypadają mi strasznie włosy. To naprawdę szkoda gadać, więc nie bawcie się w to. Nie bawcie się w to, dziewczęta i chłopcy. Bo nie ma co naprawdę marnować swojego zdrowia na to. To jest niepotrzebne w życiu. Brak miesiączki w moim wieku jest strasznie niebezpieczny. I ja już byłam 2 razy na silnych lekach, które miały mi wywołać miesiączkę. Nic to nie dało, nic to nie pomogło. Pani mi powiedziała 3 lata temu, pani moja ginekolog, że jak tak dalej pójdzie, to możliwe, że dzieci nie będę mogła mieć. No ciężko jest, powiem wam. Teraz w ogóle mam wrażenie, że całe hormony mam zepsute, muszę iść znów na badania. Nie bawcie się w to. Nie ma co. Gdyby nie YouTube, to co? Gdyby nie YouTube, to no i tak bym robiła coś, co robię na Instagramie. A jeżeli też nie w ogóle media, to podejrzewam, że no to bym próbowała jednak mimo wszystko swoich sił w jakimś tam fotomodelingu, bym próbowała cokolwiek z tym zrobić, bo to było zawsze coś, o czym marzyłam i w sumie no dalej o tym marzę, ale jednak teraz wiem, że jest to mało realne, więc nie startuję tam, ale gdyby nie media, to bym walczyła jak wilk, żeby cokolwiek z tym zrobić, ale jeżeli by za mnie wyszło, to nie wiem, no schowałabym się pod kanapą i bym sobie tam żyła, no. Ile zarabiasz? Słuchajcie, ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo nie będę wam odpowiadała cenowo ani nic. Nie będę wam odpowiadała konkretnych kwot. Praca w social mediach ma coś takiego, że to nie jest tak, że idziesz do pracy i wiesz, że co miesiąc dostaniesz powiedzmy 3000 wypłaty czy 2500 wypłaty. To jest praca, gdzie nigdy nie wiesz, ile pieniędzy dostaniesz, nigdy nie wiesz, ile zleceń będziesz mieć, ile kampanii będziesz musiał wykonać, więc to się bardzo waha. To jest tak, że w jednym miesiącu albo nawet 2 miesiące mogę nie dostać w ogóle wypłaty, a w 3 miesiącu mogę dostać no dość dużą po prostu kwotę, ale nie będę wam mówiła nawet w przedziałach cenowych. Uważam, że to nie jest temat, który jakby chcę poruszać na pewno nie teraz na swoich social mediach, no bo jakby nie zagląda się ludziom do portfela i to jest jedna zasada, tak samo jak się nie zagląda do talerza i tak samo się nie zagląda do łóżka. Ale jakby żeby nie było, to ja wam teraz nie mówię, że kurde, nie można zadawać takich pytań, bo ja wiem, że to jest ciekawość, ja tak samo zawsze chciałam wiedzieć, ile influencerzy zarabiają. No są to u niektórych naprawdę wielkie kwoty, u mnie to wiadomo nie są takie kwoty jak u nie wiadomo jakich gwiazd internetowych, na pewno nie i daleko mi do nich. Czy uciekłam kiedyś z domu? Tak, uciekłam kiedyś z domu, spakowałam się w taką moją torbę z w laleczki takie, spakowałam do niej chusteczki. Jeszcze tak strasznie chamsko wpakowałam do niej tam papier, chusteczki, wszystko, bo będę przyryczeć całą noc. Spakowałam się, wyszłam przed dom,
I siedziałam przed domem i nie wiedziałam, dokąd mogę iść i planowałam drogę ucieczki, a że wtedy była chyba zima, było strasznie zimno, to jak tak posiedziałam przez pół godziny, to myślałam, że zaraz zamarznę. Bo jeszcze specjalnie na złość wyszłam bez kurtki i w klapkach, żeby mama się jeszcze bardziej o mnie martwiła. Nawet po mnie nie wyszła, bo wiedziała, że wrócę za chwilę, więc wróciłam i tak się skończyła moja ucieczka. Jesteś moją inspiracją, dziękuję, że jesteś, love you. To ja dziękuję, że wy jesteście i cieszę się, że mogę być czyjąś inspiracją, że mogę wam pokazywać jakieś tam fajne punkty widzenia na świat. Wiadomo, jakimś filozofem nie jestem, ale to co wiem, chciałabym wam przedstawiać, więc się cieszę, jak tak mówicie, jak to doceniacie, cieszę się bardzo, że jesteście ze mną. No i tym akcentem kończymy ten film. Mam nadzieję, że wam się podobał. Wpadajcie koniecznie na moje social media i trzymajcie się ciepło. Subskrybujcie mój kanał, proszę. Proszę. Dzięki.